Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik. Zapraszam na kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Także zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz, a zatem zaczynamy. Ten chapter zaczynamy od widoku Drake'a, który przebił mieczem agenta w meloniku na wylot. No i niestety niewiele to daje, bo Drake znowu zostaje pokonany. Udział jego persony w tym arku oceniam tak 50 na 50. Z jednej strony ma jakąś misję do wykonania i fajnie się prowadził na początku wojny, ale potem zniknął na 20 rozdziałów i przegrał dwukrotnie z agentami CP0. W sumie to nawet niepotrzebnie wstawał, bo do niczego większego to nie doprowadziło, gdyż jak mówiłem wcześniej, od razu przegrał, a koleś w meloniku i tak sobie poszedł później na dach, który swoją drogą popisuje się niewiarygodną wytrzymałością. Najpierw walka z Drake'em Yapuu, oberwał od Kanzebo, walczył z Izo i teraz znowu pokonał Drake'a, będąc przekutym na wylot. Istne monstrum. Warto sobie zaznaczyć, że gdyby One Piece byłby znacznie brutalniejszy, to Drake na logika podchodząc od tyłu powinien ściąć mu głowę, a nie przebijać mieczem na wylot. Przechodzimy podobnie do festiwalu, gdzie ludzie dalej się bawią i puszczają lampiony, a walka na dachu dalej trwa. Gumiak cały czas używa Snakemana i Kaido ma problemy z nadążaniem za szybkością Luffy'ego. Kaido mówi jednakże coś bardzo ciekawego. Patrząc na naturę gumy, takie rzeczy nie powinny być możliwe. Mamy specjalny komentarz odnośnie owocu Luffy'ego. I podkreślam to, co już mówiłem wielokrotnie, nie chcę owocu żadnego boga czy nie wiadomo czego. Luffy na tle innych bohaterów wyróżniał się tym, że miał zwykły owoc, który bardzo fajnie eksploatował, a nie miał w sobie żadnego demona, króla czy innych straszydeł. Fajnym przykładem użycia jego gumy w walce była ta z Enelem, gdzie był całkowicie odporny na jego elektryczne ataki. Kai dochodzi w tryb podrywacza i próbując być seksownym, prosi go, żeby przestał atakować. Po chwili jednak mówi Luffy'emu, że nie tylko on jest w stanie widzieć przyszłość. Kaido pokazuje zaawansowaną obserwację i możliwe jest, że bycie pijanym daje mu taką możliwość. Haki obserwacji, jak u Katakuriego, bycie spokojnym. No i w formie smoka robi slalomy między atakami gumiaka. Następnie go gryzie i atakuje promieniem, który przeszywa całą Onigashimę. Luffy przechodzi w formę Bondmana i mówi, że brakuje już mu czasu, na co Kaido jest rozczarowany. Luffy robi mu wywód, że będzie walczył ze mieszkańców kraju Wano, a Kaido mówi typową, jak na złola przystało, przemowę o tym, że silniejsi będą decydować o losach słabszych oraz to, że zwycięzcy piszą historię i nie muszą się z niczego tłumaczyć. Typowa konfrontacja dwóch ideologii. Kaido dostaje po łbie nowym atakiem o nazwie Over Kongan. Kaido się szybko również otrząsa i walną Luffy'ego Thunder Bagułą. Słomek stara się nie stracić resztek mocy, a Kaido przechodzi w tryb zewu krwi. Więc Luffy przechodzi do ostatecznego ataku, a Kaido zaprasza go do wymiany ciosów. Niestety dla obu panów agent CP0 odwraca uwagę gumiaka i Kaido go pacnął z całej siły. Ewidentnie przypomina mu się to samo, co się działo z Odenem i czuje się rozczarowany, smutny i gniewny jednocześnie. Widać wiele skrajnych emocji na jego mordzie. Sam rozdział był strasznie przyjemny i pomijając rozczarowanie z Drake'em, a raczej przymykając na to oko, dostaje on ocenę 10 na 10. Biedny Kaido już drugi raz w życiu miał tak epicką walkę, ale znowu ktoś mu zepsuł zabawę. Ten chapter, co może być szokiem dla świeżych fanów, rozpoczynamy od widoku pokonanego Luffy'ego, co potwierdził nawet komentator. Kaido jeden na jednego chyba nigdy nie przegra. No i ze wściekłością nokautuje agenta CP0, który pewnie przeżył. Nawet nie liczę, że zginął. Swoją drogą od odwrócenia przez niego uwagi do tego momentu minęła jednak chwila. Imo spokojnie mógłby uciekać albo wmieszać się w bitwę na dole dzięki dziurze w dachu. By the way, widać po nim akceptację ewentualnej śmierci mimo wcześniejszych obaw przed tym kilka rozdziałów temu, gdy otrzymał rozkaz eliminacji Luffy'ego. Przy okazji Momo zauważa, że głos Luffy'ego zniknął. Pewnie głos wszechrzeczy i te sprawy, bo to samo zauważa Law. Zaś inny agent CP0 szuka czegoś w zamku Orochiego. Nie wiem, czerwonego kamulca, ciężko powiedzieć.
Przechodzimy na dół. Kawamatsu wrzeszczy o braku wody do ugaszenia pożaru. Mówi także, że śmierć przez podpalenie nie ma honoru, co jest trochę kuriozalne. W końcu Oden zginął będąc ugotowanym. Trochę mi się to ze sobą kłóci, ale dobra. Kaido sobie wbija i ogłasza śmierć Luffy'ego i wszyscy uczestnicy bitwy płaczą, krzyczą oraz panikują. Nami nie wierzy Kaido najmocniej i Marco ją broni przed laserem Smoka. Smok również żąda wydania Momonosuke, w tym odgraża się, że nie będzie miękki jak Orochi i wszyscy pójdą do fabryk. Kobiety i dzieci także. Widać, że wygrana nad Luffy mocno go kurzyła. Ogólnie Kaido mówi dużo klepanych dla antagonistów rzeczy, nic ciekawego. Randomy chcą dopaść Law i Kida, ale ci nie mają sił i załogi muszą ich chronić. Chociaż po Lawie wszystkiego można się spodziewać. Nekomamushi i Karot biegną pomóc w walce z Kaido, Law i Kid oczywiście komentują porażkę Luffy'ego, Yamato daje całkiem spoko w stylu Odena przemowę o życiu i motywuje Momonosuke do walki. Swoją drogą ten kadr jest piękny. Kaido sobie strzela laserem do randomowych postaci i przechodzimy do czegoś, co odmienia całą serię. Luffy być może umarł, bo jego serce niby się miało zatrzymać. Ale z Zonishi zapalają się oczka i podczas rozmowy z Momo słyszy bębny wolności. I tego dźwięku nie słyszała od 800 lat. Informuje młodego szoguna o powrocie Joy Boya. To już głum, jak nim jest, wiele ludzi spekulowało od bardzo dawna, natomiast rodzi się pytanie, co się stało tam na górze. Widzimy najprawdopodobniej przebudzenie owocu i mam nadzieję, że to nie będzie żadna reinkarnacja, ani żadne pętanie Luffy'ego przez ducha Joy Boya, bo było podkreślane, iż festiwal ognia to również święto zmarłych, czy coś takiego. Takiemu rozwiązaniu podziękujemy. Dla mnie najlepszym wariantem byłoby to, iż Somek po prostu spełnił warunki. Jest klanu D, ma odpowiedni charakter i ma potrzebę wolności, czyli musi być godnym i także musi przebudzić owoc i być w kraju Wano. Co to oznacza? Że Joy Boy byłby tytułem, a nie imieniem. Każdy z rodu D mógłby się nim stać, niezależnie jaki owoc posiada. Tylko musiałby zaś odpowiednio spełnione warunki. Swego rodzaju przekazanie woli w stylu One Piece. Tylko pytanie się rodzi, dlaczego Wano. Na to, rozmawiając z Desterem, trzeba by było robić osobny film z teorią, a nie chcę wam też mówić, że to i tamto jest najbardziej prawdopodobne i musi się na pewno spełnić. Ale na One Piece Caście na pewno to będzie bardzo szeroko omawiane. Poza tym Oda w takich sytuacjach zazwyczaj daje takie rozwiązanie, którego nikt nie przewidział. Przy okazji warto zauważyć, że potwierdziło się, iż Nika to też Joy Boy, czyli różne kultury go inaczej nazywały. Co za tym idzie, Joy Boy 800 lat temu podróżował po całym świecie. I dobra, o ile ten rozdział jest nudny, naprawdę nie przekonacie mnie, że działo się tu coś ciekawego, tak petarda na koniec zrzuca z krzesła. Czyli sam chapter otrzymuje ocenę mocnego 4 na 10, ale jednak człowiek czeka na następny rozdział. Także jem kapelusznik. Dzięki za wysłuchanie i zostawcie subskrypcję, jeżeli się podobało, i do zobaczenia w następnych materiałach.